Jak dobrze być, kochani, na tym miejscu. Może dla większości z Was troszeczkę się przedstawię wraz z rodziną, bo dużo osób nie znam na tym miejscu. My mieszkamy wraz z moją żoną i teściową w Czechowicach. Byliśmy członkami grupy domowej, z której wyłonił się ten zbór. Potem, kiedy powstawał, ja z małżonką zostaliśmy w Bielsku, mieliśmy tam służbę, dalej mamy, ale z głębi serca cieszymy się, że tu jest społeczność, także jedyne co tylko to, że tak rzadko Was odwiedzamy, mea culpa. Myślę, że to się zmieni. Drodzy pastorze, krótkie świadectwo i w tym jedna pieśń, może tak być? Również o wydźwięku ewangelizacyjnym. Drodzy, chciałbym opowiedzieć tym, którzy może nie znają jeszcze Pana Jezusa lub są na początku drogi, ale dla nas wszystkich, którzy wierzymy, niech to będzie taką zachętą do tego, żeby trwać przy tym, któremu zaufaliśmy. W 1994 roku wyszedłem ze szpitala odwykowego w Gorzycach. Tam znalazłem się z własnej woli, ale już życie mi dopiekło, pijaństwo. Piłem ciągami przez 17 lat. Tydzień, maksymalnie 2 tygodnie picia, potem tyleż samo mniej więcej abstynencji, ale moje życie coraz bardziej ulegało ruinie, kochani. Traciłem sens istnienia, byłem w sumie młodym człowiekiem w wieku 30 lat, czy tam wcześniej jeszcze, a naprawdę w duszy się czułem jak starzec, który nie ma żadnej szansy, żadnej nadziei. Coraz większa presja pojawiała się również na samobójstwo. Przeciwnik zasiewał to głęboko w moim sercu i w moich myślach i nie wiem, ile bym jeszcze wytrwał, gdyby nie Boża łaska. Tak jak Bóg mówi w liście do Rzymian, tam gdzie grzech obfitował, tam gdzie grzech jest mocny, mówi, tym bardziej obfituje Jego łaska, tym bardziej. Ja urodziłem się w takiej rodzinie, wiecie, ze wsi pochodzę i moich jeszcze trojga rodzeństwa byliśmy wszyscy uzależnieni od alkoholu. Taka mała miejscowość, naprawdę wszyscy się znali, moi wujkowie, byli uzależnieni od alkoholu, bliższa i dalsza rodzina, naprawdę horror alkoholowy. Kiedy przywozili tanie wina, wiecie, do tego sklepu, jak zaczynaliśmy pić, to do czasu aż tego wszystkiego brakło. Ale tak jak powiedziałem, czas Bożej łaski dla nas, dla tej miejscowości, gdzie Bóg powiedział dość temu wszystkiemu. I pierwsza na leczenie poszła moja kuzynka Terenia, która była jeszcze większą alkoholiczką, jeżeli można stopniować ode mnie. Za nią poszedłem ja, potem brat mój Czesiek, który dotrwał w abstynencji do śmierci, Bóg odwołał go 8 lat temu, Jezu Pana, potem jeszcze jeden brat, siostra i tak dalej, i tak dalej. W krótkim momencie naprawdę 70% tych osób, które byliśmy zniewoleni, Bóg dotknął. Każdy usłyszał Ewangelię, niektórzy zostali na moment, wiecie, dotknięci, ale wrócili do świata. Ich życie się jeszcze nie zakończyło, wierzę, że doświadczą tego. Kochani, ale jak było w moim życiu? Wyszedłem z tego leczenia i wiecie, pragnąłem być trzeźwy, cieszyłem się, że coś się zmieniło w moim życiu. Zmieniło się to, wiecie, że nie miałem poobijanej twarzy, że mogłem mieć pieniądze w kieszeni, bo pracowałem. Ale to, na czym mi najbardziej zależało, to się nie zmieniło. A najbardziej mi zależało na pokoju w sercu i na pokoju w umyśle. To się nie zmieniło. Wiecie, ludzie życzliwi mi klepali mnie po ramieniach, w pracy miałem duże wsparcie. Mówili, fajnie Janek, że nie pijesz, no jesteś fajny gość i tak dalej. Ja wiecie, tak okej, okay, ale w głębi duszy czułem, że to nie jest to, czego ja oczekiwałem. Ja kiedyś, wiecie, pijąc jeszcze myślałem sobie, jak kiedyś przestanę pić, to wierzę, że moje życie się zmieni i będę takim szczęśliwym przynajmniej człowiekiem, jak w młodości, jak w dzieciństwie, kiedy otwierałem książki, czytałem je, tabliczką czekolady się podpierałem czasami, jak tam złą pozbierałem, to mi również było dobre na tamte czasy, kochani. I to nie powróciło niestety. Wiecie, i przypomniał mi się taki czas, kiedy będąc na leczeniu w Gorzycach, tam przyjeżdżała misja z kościoła zielonoświątkowego i wychodzili ludzie, czwartki, niedzielę przychodzili i opowiadali różne rzeczy. Świadectwa, czytali Ewangelię. Wychodzili ludzie i mówili, ja jestem wolny, ja jestem trzeźwy od 3 miesięcy, Jezus mnie zbawił, uwolnił i nie piję i wiem, że mało tego, idę do nieba. Następna osoba czy siostra mówiła podobne rzeczy, tylko podpierała to 15-letnią abstynencją, czy jeszcze dłuższą i tak dalej.
Wiecie, ja to słuchałem, ale nie przyjmowałem na tamten czas. Przede wszystkim, no bo na odwyku troszeczkę inaczej tam ta sprawa jest przedstawiana. Jesteś alkoholikiem do końca życia, możesz oczywiście trwać w wolności i tak dalej, w trzeźwości. Wiecie, i nie przyjąłem to do swojego serca. Wtedy, kiedy było zwiastowane Boże Słowo również. Czasami nawet wychodziłem do modlitwy, jak było wezwanie, kto chce oddać życie Jezusowi. Ja wychodziłem do takiej modlitwy. Ale wiecie, wychodziłem nie w wierze, że Jezus jest na tym miejscu obecny i ja jestem grzeszny i ja staję przed Nim po to, żeby przebaczył mi moje grzechy, tylko wychodziłem po to, żeby potwierdzić moją religijność, moją katolickość, bo jakże mi się zaprzeć Jezusa. Później zrozumiałem, że miałem dwie twierdze w moim życiu. Pierwszą to był alkoholizm, a drugim to była moja religijność. To było to, w czym się wychowałem. Wiecie, ale wróciłem do domu, byłem wtedy jeszcze kawalerem. Moja żona nie zna mnie z pijaństwa i tak wiecie, kiedy w tym smutku przeżywałem to i widziałem, że niedługo znowuż powrócę do tego picia, bo ten napór na picie był coraz większy. Tak, pojawiały się takie przymusy picia. Tak jakoś ostatkiem sił się broniłem przed tym. Przypomniała mi się rozmowa z jednym z tych ludzi, z bratem Zbyszkiem, który zadał mi pytanie: Janek, skąd wiesz, jaka jest wola Boża? A ja powiedziałem, no jak skąd wiem? No przecież ksiądz mi mówił na religii, mama mi mówiła, tato mi mówił i tak dalej, babcia i tak dalej. Tak? No okej. Mówi, a miałeś kiedyś Pismo Święte w swoim ręku? Musiałem powiedzieć, nie. Wiecie, i to mi wróciło. I wieczorami zacząłem rozmyślać nad tym wszystkim. Zacząłem też przypominać sobie tę historię opisaną w Quo Vadis, które czytałem dwa razy, jak ci chrześcijanie wychodzili, prawda, na te areny i oni mieli wyjście, wyprzeć się Jezusa, ale nie czynili tego. I takie inne rzeczy, wiecie, i sobie zadałem pytanie, oni musieli mieć coś fantastycznego, o czym ja nie mam ani pojęcia, ani nie dotknąłem tego, bo na tamten czas, już pomijając mój alkoholizm, gdyby ktoś zagroził mi, że mnie uderzy w twarz, jak się nie wyprę Jezusa, ja bym to uczynił, żeby nie dostać lampy, bo pomyślałbym, że pójdę na drugi dzień do spowiedzi, się wyspowiadam, będzie wszystko okej. I to, wiecie, tak mi powróciło i zacząłem z własnej woli czytać Pismo Święte. I to był najważniejszy czas w moim życiu, kochani. Bez czytania Pisma Świętego, mówię to z własnego doświadczenia i na bazie też Bożego Słowa, nie ma prawdziwego nawrócenia. Chociaż słyszałem do tej pory wiele świadectw, chociaż miałem pragnienie, żeby zmienić swoje życie, jednak przez czytanie Bożego Słowa przyszedłem do prawdziwego upamiętania. Zobaczyłem Jezusa, który przyszedł, tak jak mówi sam o sobie, nie przyszedłem na świat, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Te wspaniałe historie, kiedy nie odrzucił żadnego człowieka, kiedy wszyscy wokół poodrzucali, prawda, wzięli, prawie byli gotowi wziąć kamienie, żeby kamienować, a on powiedział, ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Ja tak bardzo tego potrzebowałem, żeby mnie ktoś nie potępił. Ja sam siebie już potępiłem, wiecie, w sercu, a kiedy usłyszałem, że Bóg mnie nie potępia, że Jezus mnie nie potępia, bo gdzieś przez 20 parę lat, 30 prawie, nigdy tego nie usłyszałem, tylko słyszałem, że jak się nie zmienię, nie naprawię, to pójdę do piekła. Tyle to ja wiedziałem. Tak mi ówcześni przywódcy duchowi mówili. I powiem wam, przyszedł taki czas, po miesiącu mniej więcej czytania Bożego Słowa, że pomyślałem, i to nie było tylko w myślach, ale to było głęboko w sercu moim, z takim Bogiem, o jakim ja czytam, o Jezusie Chrystusie, to ja chcę być. Takiego Boga się nie lękam. I tak sprawił Bóg też, że pojechałem na dni skupienia dla osób uzależnionych od alkoholu. Takie podobnie jak są w Ustroniu organizowane, ale ja byłem w Wiśle. I wiecie, i tam w świadomy sposób, po raz kolejny można powiedzieć, ale po raz pierwszy, kiedy ja byłem przygotowany przez Boże Słowo, wyszedłem, aby oddać życie Jezusowi. I to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. 94 rok, styczeń, pamiętam go, 20 kilka lat już, nie liczę tego nawet, grubo ponad 20, jestem wolnym człowiekiem. Na drugi dzień, kiedy to uczyniłem, wiecie, nie stało się wtedy nic wspaniałego w czasie tej modlitwy. Poleciały łzy i o to chodzi, w szczerym upamiętaniu. Ale na drugi dzień, kiedy się obudziłem, to wiecie co, nagle myślę, w sercu pokój. Pierwsze, jak się kiedyś obudziłem, to tak. Temu nie oddałem długu, to dobrze by się było z nim nie spotkać, z tamtym się pobiłem, z tam byłem w skłóceniu i tak dalej. Wszystko, wiecie, to przychodziło. A od tego dnia czysty umysł, czyste serce. Stałem się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, o którym mówi Biblia. Moja wolność trwa ponad 20 lat. Od tego dnia, kiedy oddałem życie Jezusowi, nigdy nie przyszło pokuszenie
żeby znowu pić alkohol. Cieszę się, ufam mu i wiecie, przecieram to, tą najważniejszą rzecz, to jest takie, czym żyję ostatnio ponownie, to dotarło do mojego serca i chcę to z tego miejsca powiedzieć. Jezus przychodzi. Kochani, Jezus przychodzi, abyśmy tej prawdy podstawowej gdzieś tak nie dali sobie zacząć. Wiecie, ja to porównuję z tym, moja żona jak przychodzi do pracy, jeszcze nie siądzie, ale zawsze pierwsze musi kurze pościerać, bo one lubią osiadać, wiecie. I na tej podstawowej prawdzie, o której my wiemy, o której usłyszeliśmy na początku, że Jezus ma przyjść na tą ziemię, to nie dajmy, aby osiadła jakakolwiek plamka kurzu, że Jezus przychodzi. Bo jak to będziemy mieli w swoim życiu, to nasze życie naprawdę będzie odpowiedzialne. Nie może być nieodpowiedzialne pod względem chrześcijaństwa, że ten, na którego czekamy, przyjdzie, aby być uwielbiony pośród swojego ludu. Tego życzę wam i sobie. I zaśpiewam jeszcze jedną pieśń. Można? Pięknie mi z Tobą jest. Szukałem długo Twych dróg. Wreszcie nadszedł ten dzień i znalazłem Cię. Dzięki, o Jezu, chwała Ci. Chwała Ci, że mogłem zostać dzieckiem Twym. Kiedyś w ciemnościach błądziłem ją. Dziś słońce przyświeca mi. Dałeś mi swoją dłoń i rozjaśniłeś dalsze me dni. Dzięki, o Jezu, chwała Ci, że z grzechów mych obmyłeś mnie. Dzięki, mój Ojcze, chwała Ci, że mogłem zostać dzieckiem Twym. Piękny jest teraz ranek mój, ze wschodem słońca wielbię Cię. Pokój duszy dajesz mej, miłością wypełniasz wciąż serce me. Dzięki, o Jezu, chwała Ci, że z grzechów mych obmyłeś mnie. Dzięki, mój Ojcze, chwała Ci, że mogłem zostać dzieckiem Twym. Pięknie jest co dzień budzić się, wiarę umacniać, skruchem. Thank you.
śpiewać, oddawać Tobie cześć. Posłanie Twoje ludziom nieść. Chwała Jezusowi, aleluja.